Dobra, no to więc przejdźmy jeszcze dalej. Jeden krok, jeden punkt dalej. Rozwinięcie. W końcu? Co? Jeszcze raz? W końcu? W końcu, no już jesteśmy... W końcu przestało gadać. W końcu jesteśmy w połowie już, także... Nie no, jeszcze trochę zostało, ale... Już powoli kończymy, spokojnie, nie martwcie się. Rozwinięcie, ułatwienie dostępu do funkcji społecznościowych, czyli... to, co kiedyś było elementem, który jednak zwabił trochę graczy, a mimo to, że był trudny, powiedzmy, w osiągnięciu, ponieważ żeby cokolwiek kupić ze store, z tego sklepu, musieliśmy wyjść z gry tak naprawdę. Nawet jeżeli był tam przycisk, to i tak wywalało nas z gry bezpośrednio do przeglądarki, czy tam właśnie tego sklepu, ale poza grą. Teraz wszystko już jest w grze, czyli tak naprawdę możemy przeglądać, specjalna przeglądarka w grze, możemy przeglądać te poszczególne elementy, jakieś rzeczy, ubrania, czy pomieszczenia, parcele, rodziny całe, tak jak na przykład znalazłem rodzinę, nie wiem czy oglądałaś serial Przyjaciele, to cały budynek, wszystkie postacie są już na przykład dostępne do pobrania właśnie w Simsach 4. I możemy później te elementy wykorzystywać. Co więcej, te elementy, które my stworzymy, też możemy wysyłać, też możemy się nimi dzielić, więc bardzo fajna sprawa. Znacznie łatwiejsze. Tak, i w ogóle wiesz, wcześniej to i tak tą grę musiałeś koniec końców wyłączyć, bo jak zebrałeś, pobrałeś coś ze Stora, znaczy ze Stora, z giełdy wymiany, bo tam to też była giełda wymiany i w Storze płaciłeś, za giełdę wymiany mogłeś sobie za darmo pobrać. To też niekoniecznie ci to musiało działać. Ja na przykład nagrywając ostatni odcinek z serii The Sims 3, obraziłam się śmiertelnie i nigdy nie wybaczę tego Storowi, bo kupiłam sobie domek, właśnie on miał być specjalnie na ostatni odcinek. Kupiłam, zainstalowałam. Coś, nie wiem co się stało do dzisiaj, nawet nie chcę dochodzić co się stało. W każdym razie wszystkie rzeczy moje ze Stora zniknęły, wszystkie światy zniknęły, wszystko z giełdy wymiany zniknęło. Została tylko podstawa i dodatki. Wszystkie rzeczy, które miałam pobrane, zainstalowane, kupione, mi to wszystko zniknęło. Do dzisiaj nie wiem gdzie się podziało, co to jest za błąd, a instalować po raz enty 24 płytek nie chciałam, żeby znowu pobierać to, a nóż może zadziała. A jak nie zadziała, to co? To się tylko namęczę. Więc to było naprawdę nieraz mega niedopracowane. W ogóle miałam też taką sytuację, że pobrałam wszystko ze Stora, chcę zainstalować, twoja wersja gry jest nieaktualna. Okej, okay. Chcę aktualizować grę, twoja gra jest aktualna. Okej, okay. Idę do Stora, instalujemy, twoja gra nie jest aktualna. No i weź to pojmij. No, właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aktualność, tutaj zostało może to źle opisane, źle sformułowane, bo aktualne kojarzymy z najnowsze, a w przypadku tych części, tych rzeczy, które pobieraliśmy, czy tam budynków, aktualne chyba znaczyło to samo, na którym zostało stworzone, tak? Czyli jeżeli tam była starsza wersja, to tą starszą wersję potrzebujemy i to jest... Nie, to nie miało znaczenia, bo po prostu... Nie, podmieniało ci na przykład przedmioty, jeżeli na przykład miałeś domek stworzony z wymarzonych podróży, a nie miałeś tego dodatku, to ci po prostu podmieniało na losowe przedmioty, nie? Z tej kategorii, więc to nie miało znaczenia. Tu po prostu był jakiś dziwny błąd gry i trzeba było pobierać specjalny program na tak jakby rozkodowanie tego Stora i dopiero to się instalowało. I wtedy już nie miało problemu, że gra jest nieaktualna czy coś, nie? Pomimo, że pisało, że jest aktualna. Więc w ogóle Store i te sprawy to była tragedia. Tak jak na przykład do dzisiaj nigdy nie wysłałam jeszcze domu z The Sims 3 z mojej serii, bo cały czas jest błąd serwera. Rodzinę wyślesz bez problemu, zwierzęta wyślesz, dom, błąd serwera. I to nie ma znaczenia, czy plik waży 50 czy 4 mega, bo czy taki im w ogóle nie odpowiada, bo błąd serwera. Tutaj na przykład masz bez problemu, wyrzucasz swoją simkę, w międzyczasie w trakcie gry też przez to okno gry pobierasz sobie, dołączasz do miasta, no naprawdę to bardzo świetnie zrobili. Nie wiem, czy to też podciągać pod optymalizację, ale na pewno usprawnienie gry. To naprawdę duży plus. Tak samo ja bardzo często gram i chcę sprawdzić sobie pocztę i minimalizuję grę. W Trójce bardzo często robiąc to, gra mi się wykrzaczała, wyłączała, musiałam po raz kolejny rozgrywać wszystko, bo nie zapisało. W ogóle tutaj co jest piękne, autosave. Chwalić jej za autosave'y. Naprawdę. Najlepsza rzecz chyba, co dodaliście do gry, to autosave'y. No i w Czwórce na przykład bez problemu zminimalizuję, potem zmaksymalizuję. I gra mi się jeszcze nie wykrzyczyła, a mogę, niejednokrotnie robiłam to
kilka razy w ciągu godziny, czy tam jeszcze w krótszym odstępie czasu i było wszystko w porządku. No właśnie, jeżeli chodzi o zapis gry, też fajnie, fajnie, że wspomniałeś o tym, ponieważ w Simsach 3 dobrze pamiętam, jak nie było zapisu gry, jak coś się stało, od początku wszystko trzeba było robić samemu. Co więcej, jak chciałem na przykład zapisać, przed wyjściem z gry zapisać grę, czy tam właśnie przy wychodzeniu zapisywałem, czasami zdarzało się, że był jakiś błąd, a samo zapisywanie gry też trwało przynajmniej kilka minut, zanim to wszystko przemieliło, zanim ten save powstał. W przypadku Sims 4, kurczę, to jest kilkanaście sekund góra. Tak, jak pierwszy raz zapisałam, tak, pierwszy raz zapisuję grę, wiesz, kliknęłam zapisz i gdzieś chyba na bok się popatrzyłam czy coś, nie? I tak patrzę, czego nie zapisuję. Kliknęłam jeszcze raz, a to takie pyk, zapisało. To już? Naprawdę, pod tym względem usprawnienie gry jest cudowne. Tak, to jest ogromny plus. Dobra, dalej. Dalej w sprawie budowania jeszcze, w sprawie interfejsu, czyli gotowe pomieszczenia. Były gotowe ubrania, teraz gotowe pomieszczenia, czyli gotowe projekty już pomieszczeń, czy to łazienek, czy to kuchni. Mamy możliwość budowania, używając po prostu gotowych już schematów, rozkład powiedzmy mebli, tam już będzie gotowy. Możemy zmienić ewentualnie kolor, później zmodyfikować, później jeszcze właśnie rozmieszczenie, czy kolory poszczególnych elementów tego pomieszczenia. I przyznam szczerze, bardzo fajna sprawa, bardzo szybko się buduje, znacznie łatwiej się buduje i przede wszystkim te pomieszczenia wyglądają konkretnie lepiej w stosunku do tego, co wymyślałem zwykle sam. Bo budując samemu, raz, że zajmowało to, nie tam 4-5 razy więcej czasu, to jeszcze nie było tak ładne, tak piękne, jak to, co zaprojektowali nam twórcy. No myślę, że to też fajna sprawa, duży plus. Tym bardziej, że te pomieszczenia tak możemy dostosować, możemy je powiększyć. One automatycznie też będą się powiększały z meblami. Znaczy inaczej, meble może nie będą większe, ale będą odpowiednio będą przestawiane. I w ten sposób też możemy budować. Szybsza metoda, łatwiejsza metoda. I droższa. Czemu droższa od razu? No dobra, może trochę droższe, no teraz jakbym chciał... Wydaje mi się, że jest drożej, jeżeli stawiasz gotowe pomieszczenie. No dlatego może nie mam tych pieniędzy, bo ja wszystko zrobiłem na gotowcach i bardzo fajnie mi to wyszło nawet. W stosunku do tego, co budowałem kiedyś. Jakbym chciał teraz budować na przykład tą najlepszą łazienkę, to chyba mi będzie... nie łazienkę. To jest chyba salon, ewentualnie sypialnia. Chyba 20 parę tysięcy. Ogromna kwota tak naprawdę. Ale bardzo fajna sprawa, łatwiej, znacznie wygodniej. Ja na razie z tego korzystam, ale z pewnością będę to powoli też te pomieszczenia rozbudowywał w jakiś sposób. Nie wiem, czy korzystałeś z tego, czy będziesz z tego korzystać. To znaczy, moje budowanie na razie ograniczyło się do tego, że jednemu domkowi dodałem piętro. To tylko tyle. A ogólnie próbowałam, wiesz, tak na pustej działce, na trybie edycji świata, nie na kosztach jakichś simów, w ogóle zbudować domek z tych gotowych pomieszczeń. To owszem, to jest 5 minut, żeby to zrobić, bo wiesz, jeszcze jak wydaje ci się za małe, to tu pociągniesz za ścianę, jest większe, tutaj troszkę większe, tutaj dodasz dach, tu pomalujesz i domek stoi, nie? Ale taki domek naprawdę od razu kosztuje krocie, nie? Bo jak kupujesz sobie dom i załóżmy kupujesz go niewymeblowanego, to kupisz na początek najbardziej potrzebne rzeczy i stopniowo jak zarabiasz, sobie dokupujesz, no tak jak w normalnym życiu w sumie, nie? Chociaż w sumie mogliby dać do Simsów kredyty. Niejednokrotnie nad tym myślałam. Bardzo fajna sprawa by była, możliwe. Tak SimCity na przykład, że możesz mieć obligacje, to tutaj mogłobyś wziąć kredyt na przykład i później z tego skorzystać, powoli spłacać. Fajny element, mogliby coś takiego dodać. Tak, właśnie. A natomiast jak kupujesz już takie, wiesz, gotowe pomieszczenie, to tam już masz praktycznie wszystko. Ewentualnie możesz sobie sam we własnym zakresie dokupić obrazy, jakieś wystrójniki, czy coś tam, jeszcze droższe firanki, jakoś tak, nie? Najlepsze jest to, że w tych pomieszczeniach gotowych nie tylko są te podstawowe rzeczy, ale pojawiają się jakieś tam, powiedzmy, jakieś pierdółki, czyli jakiś tam wazonik, nie wazonik, jakaś lampka, dodatkowa, niekoniecznie najtańsza, jakiś tam obraz. Tego typu elementy też już są w tych pomieszczeniach. A one też kosztują, powiedzmy, grosz do grosza i okazuje się, że kilka tysięcy ze wszystkich pomieszczeń to są tak naprawdę te pierdoły, których na początku nie potrzebujemy. No dokładnie właśnie. No.
I dlatego ja wolę, to znaczy wolę, zapewne skorzystam z tej opcji budowania nawet tą moją simką, którą poznaję grę, ale to już wiesz, jak ona będzie miała naprawdę potężny majątek i sobie po prostu wszystko co najdroższe powybieram i ustawię, nie? Jeszcze to tutaj, nie wiem, masz kolejny punkt pod nazwą aspiracje do omówienia? Czy mogę już? Aspiracje? Wiesz co, nie widziałem takiego punktu jeszcze. To właśnie też już mogę podciągnąć pod menu, bo właśnie aspiracje są pod gwiazdką. Moja simka ma na przykład teraz pani na włościach do zrobienia, ale co mi się bardzo podoba, w trójce miałeś, załóżmy, wybierałeś sobie otoczona rodziną, rodziłeś tych 5 dzieci, one dorastały do nastolatków, miałeś pragnienie życiowe spełnione i jeszcze ci wyskakuje napis, no ciekawe jakie będzie kolejne. Jakie kolejne, skoro ich zmienić nawet nie możesz. Tutaj moja simka wcześniej miała bajecznie bogata. Spełniła mi to i później możesz sobie wybrać dowolne inne pragnienie. I to niekoniecznie już z kategorii fortuna. Możesz przejść sobie na jedzenie, wiedzę czy coś. Bo moja w ogóle simka też ma... Nie, ona zaczęła chyba. Czy skończyła? Nie, nie ma. Ale jakieś inne pragnienie jej też już robiłam z poszczególnych innych kategorii, więc wiesz, możesz sobie przechodzić pomiędzy kategoriami, zmieniać aspiracje. Nawet w trakcie robienia jakiejś aspiracji, jak stwierdzisz, że nie dasz rady jej zrobić czy coś, możesz w tym momencie zmienić, kiedy tylkokolwiek chcesz. I to wiesz, nie płacisz za to jakimiś tymi simoleonami czy tymi swoimi punktami aspiracji, tylko po prostu zmieniasz, lecisz dalej w tej kwestii i jest, nie? I właśnie non-stop, to znaczy non-stop, możliwość zmiany aspiracji po zakończeniu swojej obecnej, czy już skończonej, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus, bo w trójce mi tego jednak brakowało. Bo nieraz na starcie już jako nastolatek wybierałeś sobie aspirację bogaty, a twoja rodzina była bogata, od razu ci się spełniło, no i co? No i miałeś już skończone jako nastolatek, pozamiatane i nie musisz się starać przez całe życie ani nic. A tutaj kończysz jedno, możesz zacząć drugie, możesz zostać na tym skończonym i właśnie sobie egzystować, ale właśnie jest możliwość zmiany. I właśnie to też mi się wydaje, wydłuża w jakimś stopniu rozgrywkę i zaciekawienie rozgrywką, bo tak jak mówię, ja tutaj, tak mi się wydawało, że ja 3 już miałam gdzieś zrobione. Chyba jednak nie. W każdym razie chciałabym, żeby moja simka miała też wszystkie aspiracje wykończone, nie? Więc nie, moja simka miała wybitną malarkę jeszcze zrobioną. No, więc ja bym chciała jeszcze na przykład rodzinę zrobić jej dużą, jakieś tą mistrzynię kuchni, wszystko, nie? Więc tych aspiracji wszystkich to musiałabym policzyć ile jest, ale na pewno ponad 10. I to nie jest tak, że od razu trach i jest zrobione. Owszem, na przykład kończąc malarkę i przeszłam na tą fortunę, bajecznie bogata, to mi to bardzo szybko zajęło, bo moja simka miała już nabitych tych pieniędzy pełno z malarstwa, nie? No ale już na przykład pani na włościach, gdzie ja muszę mieć dom warty 350 tysięcy, to już nie jest tak kopsiuk. No, bo to, wiesz, dokup obrazy, poustawiaj, nie, żeby to jakoś wyglądało, to jednak czas zajmuje jednak każda aspiracja. Więc to aspiracje duży plus. Ja powiem ci szczerze, ja akurat nigdy na to specjalnie nie zwracam uwagi, raczej tutaj była strefa taka ekonomiczna, czyli jest zbieranie pieniędzy, rozbudowa domu. To takie bardziej podejście ze strony męskiej, czyli tylko rozbudowa i finanse, tak? Mhm. Raczej dziewczyny właśnie skupiają się na czym innym, czyli albo przebieranki, czyli ubieranie postaci, tworzenie postaci. Na tym się najwięcej skupiam, ewentualnie jeszcze na relacjach, na emocjach. I to teraz tak naprawdę dostałem. O tyle na przykład, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o męską stronę graczy, bo faktycznie też grałem w Simsy, nie ukrywajmy, przyznajmy się do tego. Bądźcie odważni! Bądźmy odważni, tak. Pokażmy twarz. No to jednak skupiamy się na innych elementach, które są bardziej związane z finansami, właśnie z rozbudową domu, budowaniem i tak dalej. Czasami jest tak, że jeżeli chodzi o męskie grono graczy, oni tak naprawdę wchodzą, budują i budują następne domy. Tylko kwestia budowania, nawet nie grają tak naprawdę. Tak, bardziej na budownictwie się często skupiacie, nawet już nie na dekorowaniu, tylko żeby dom wybudować i zrobić, załóżmy, ogród. To jest właściwie taka aspiracja też ta męska, nie? Czyli wybudować coś, nie? Stworzyć, nie, kobieta stworzyć rodzinę, a mężczyzna zbudować dom. Dobra, okej. No daje mam łatwość zmiany rozmiarów pokoju.
Teoretycznie troszeczkę poruszyliśmy ten temat już, ale myślę, że jeszcze raz nakreślimy, że fajna sprawa, że możemy przemieszczać na naszej parceli konkretne pomieszczenia, możemy je zwiększać wysokość, zwiększać rozmiar tych pomieszczeń bez potrzeby burzenia. Możemy nawet cały dom przenieść w nieco inne miejsce na naszej parceli. I to jest bardzo fajna sprawa, bo kiedyś, budując na przykład nasz domek, jeżeli źle wyliczyliśmy na przykład odległość domu od chodnika, od tego frontowego przedniego chodnika, mogło się okazać, że zabraknie tego miejsca, że on będzie zbyt blisko. Teraz po prostu przesuwamy cały dom do tyłu. Kolejny duży plus. Mniej może realistyczne, ale jak na potrzeby gry świetna sprawa. Nie musimy naprawdę wydawać... Zaczynać od nowa. Bo jeżeli chodzi o budowanie, nie wiem jak ty miałeś w przypadku poprzednich części, ja zazwyczaj budowałem to w trybie edycji miasta. Jeżeli grałem prywatnie, edytowałem najpierw miasto, budowałem gotowy budynek za powiedzmy te 16 czy 20 tysięcy, w zależności ile na starcie miałem tych pieniędzy, ile tam było simów. W edycji miasta budowałem sobie ten dom, bo wiedziałem, że jakby zacznę budować go już wprowadzając simów, no to niestety troszeczkę mogę na tym stracić, bo tutaj coś zbuduję, to będę musiał, okaże się, że źle zbudowałem, będę musiał cofnąć, usunąć i później tak naprawdę te simlony gdzieś tam uciekały. No a teraz nie ma z tym problemu, teraz tak naprawdę budujemy i możemy w razie czego wszystko zmienić, nawet po dłuższym czasie. Tak, to jest bardzo duże ułatwienie, na przykład no to przemieszczanie pokoi to mało realistyczne, owszem, masz rację, ale bardzo, wiesz, przydatne jak dla mnie. Życie przede wszystkim, no. Dobra, no to taki krótki temat był, więc może przejdziemy dalej. Okay. Możliwość budowy tarasów, balkonów o dowolnej wielkości, bez kolumn wspierających, a nawet latających budynków. To jest troszeczkę taki dłuższy punkt zrobiłem, żeby wiadomo o co chodzi. Czyli tak jak mieliśmy wcześniejsze części, może być budowanie powiedzmy jakiegoś balkonu czy tarasu, raczej może balkonu, bo to jest te wiszące, nie? Mm-hmm. No to zawsze było, że kładziemy te płytki, jakąś podłogę i okazuje się, że w pewnym momencie gdzieś tam podłogi nie możemy położyć, musimy dać kolumnę wspierającą. Jakbyśmy chcieli zrobić jakiś dłuższy, tym większy ten balkon, czy powiedzmy jakiś pomost to nawet łączący, nie było takiej możliwości, żeby nie wrzucić powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu kolumn czasami. I to było troszeczkę przeszkadzało, zaburzało nam tą harmonię. Teraz poszli dalej i tak naprawdę dlaczego nie? Mogą być nawet wiszące te elementy. Możemy wstawić powiedzmy, nie wiem, jakąś kolumnę, zacząć coś budować, kolumnę usunąć i budować dalej. W tym momencie przemieszczać nawet budynek do góry. Możemy pomieszczenie umieścić, nie wiem, kilkadziesiąt metrów nad ziemią i on będzie wisiał. To jest tak... Nie, ale w Trójce też podobnie było, że najpierw musiałeś nastawiać kolumn, zrobić, wiesz, podłogę, potem mogłeś te kolumny sobie zabrać i też ci to wisiało, nie? Inaczej, teraz nie ma z tym większego problemu, ponieważ tak na live pokazywali właśnie, można zacząć budować taras, balkon, bez umieszczania jakichkolwiek kolumn. Później na przykład możemy umieścić pomieszczenie, to pomieszczenie przesuwać w dowolnym kierunku i na dowolną wysokość. Obojętnie, czy ono się będzie gdzieś trzymało, czy będzie wisiało w powietrzu. Wcześniej to było niemożliwe. I to jest z jednej strony ogromny plus, bo zwiększają się możliwości budowania, możemy rozwijać. Nic nas nie ogranicza przy budowaniu. Także tutaj tylko ogranicza nas nasza własna kreatywność, nasza własna wyobraźnia. Gdzie w poprzednich częściach no jednak było ograniczenie i trzeba było stosować się do tych praw fizyki, które tam powiedzmy istniały i były. No to w jakimś stopniu tak. Ja tak, wiesz, za wiele nie mogę się w ten temat wypowiedzieć, bo nie budowałam tutaj jeszcze domu wiszący. Tak od podstaw, żeby ten wiszących balkonów, w ogóle nie budowałam domu, no mówię ci, tylko zrobiłam, że postawiłam schody i na górze zrobiłam domurówkę jakiegoś pokoju. O, więc trudno mi się w tej kwestii wypowiedzieć. Tak normalnie w grze też nie budowałam. Nie było sensu, nie ma nawet funduszy na to, żeby budować jakiś ładny balkonik. Z pewnością w przyszłości będę to robił, ale zakładam, że nie będę budował wiszącego w powietrzu pomieszczenia, ale jakieś balkony, tarasy, czemu nie? Dalej. Kolejny element, który jest bardzo ważny i który bardzo mnie zaskoczył, zadowolił, czyli możliwość wykonywania kilku czynności przez Simę.
Tak, to jest boskie, też. Po prostu puszczam mu, żeby jadł. Jednocześnie tam, powiedzmy, jego żoneczka ogląda telewizję. On przychodzi do tej żony, rozmawiają sobie, oglądają telewizję wspólnie. Kilka rzeczy jednocześnie mogą robić, tak? Że nawet jeżeli ja zazwyczaj teraz inaczej, zazwyczaj miałem wyłączoną wolną wolę, teraz jest zupełnie inaczej, wszystko mam na maksimum, całkowicie wolna wola z ich strony, mogą robić co chcą i też fajna sprawa, bo ta sztuczna inteligencja jest troszeczkę lepsza, to co wybierają, że powinni zrobić, faktycznie sam bym im zlecił, czyli jeżeli jest głodny, to pójdzie, jeżeli coś innego potrzebuje, to też to zrobi, czy nawet wyobraź sobie, jeszcze chyba tego odcinka nie było, ale już tutaj zdradzę, że córka sama zdecydowała się na odrabianie lekcji. Pomimo tego, że tam była zmęczona czy nie, no to i tak zdecydowała się na odrabianie lekcji, bo wiadomo, i tak bym jej to zlecił, więc fajna sprawa. Nie wiem, czy to jest... Śmiałem się, bo nie wiedziałem, czy to jest połączone z moim mikrofonem i po prostu gra wie, co ja i tak nic będę kazał zrobić. Czy po prostu... Na bazie tego, co wcześniej, na bazie wcześniejszej mojej gry automatycznie sami dobierają. Nie mam żadnego pojęcia, ale sztuczna inteligencja jest troszkę na wyższym poziomie. Ale wracając jeszcze tak właśnie do... Bardziej intuicyjne jest, mi się teraz wszystkim, ale też kierują. Tak, właśnie, oni bardziej już wiedzą, co mają zrobić. Nie ma tego problemu, że musisz do toalety, a już zrobić co innego zupełnie. Czy powiedzmy, coś mi tam psuje i robi na opak, czy powiedzmy tak naprawdę wręcz na złość. Robią to, co powinni robić, także tutaj właściwie ręce z klawiatury zabieram i właściwie oni mogą żyć własnym życiem i sobie świetnie z tym poradzą. No i właśnie te kilka czynności wykonywanych przez Simy, też fajna sprawa, ponieważ no na przykład brakowało im towarzystwa, a byli jednocześnie głodni. No cóż, jedzą, później wiadomo, tam ten czas szybciej leci, więc jedzą tam powiedzmy te pół godziny, czy tam 30 sekund. Później okazuje się, że trzeba osobno dać interakcję na rozmowę. A tutaj w tym przypadku jest bardzo fajna sprawa, bo jednocześnie może jeść, oglądać, coś tam oglądać na telewizji, czy tam na tablecie, rozmawiać. I jednocześnie kilka rzeczy zapełniamy jednocześnie. Ale chyba zauważyłem też taki element, że wówczas jest to troszeczkę wolniejsze. Czyli zabawa leci wolniej, towarzystwo leci wolniej w momencie, kiedy robimy kilka rzeczy chyba naraz. Ale może to jest tylko moje takie wrażenie, nie wiem. Nie wiem, ja tego nie zauważyłam, ale w każdym razie mnie urzekło, jak moja Simka podczas imprezy siadła sobie, wzięła sobie talerz i picie, gdzie zawsze Sim brał tylko talerz, dodatkowo rozmawiała i słuchała muzyki jeszcze, więc jej wszystko praktycznie szło na full, więc to byłam naprawdę zadowolona. A co mnie rozbroiło w pierwszym odcinku, gdzie moja Simka rozmawiała z kimś, a jej kazałam jeszcze dodatkowo zadzwonić gdzieś. No i ona w trakcie rozmowy, wiesz, face to face z Simką, jeszcze rozmawia przez telefon. No to już było naprawdę rozbrajające, ale nie, to ta wielofunkcyjność Simów jest naprawdę mega na plus też. Czyli tak naprawdę w rzeczywistości można powiedzieć podzielność uwagi, a ze strony informatyka mają wielowątkowość, wielozadaniowość, czy są wielorodzeniowi, tak? Tak, no. Coś koło tego. Coś koło tego, dokładnie. Dobra, kolejny element, na który narzeka bardzo dużo osób, czyli brak małych dzieci. Jest tam niemowlaki, później są właśnie te dzieci i później od razu wskakuje na nastolatka i młody dorosły, chyba starzec jakiś tam, tak? Tak. Tam była taka grupa pośrednia między dzieckiem a nastolatkiem, gdzie musieliśmy uczyć czy to korzystania z toalety, czy to mówienie, czy to chodzenia, co było dla mnie dość problematyczne i denerwujące. O tyle okazuje się, że dużo osób teraz stwierdza, że to jest minus, że tego nie ma. Dla mnie to jest akurat plus, bo automatycznie przeskakujemy ten trudny okres. Nie wiem, ja jakoś na to nie narzekam. Dla mnie to w sumie, wiesz, męczyło tyle Simów, że musieli albo opiekunkę wynajmować, bo oboje pracowali, albo jeszcze coś tam. I to było troszkę problematyczne, a w sumie, wiesz, no niby miało wpływ na to dziecko, bo później mogłeś wybrać mu cechę sam, nie dyktowała ci tego gra, ale tak męczący okres, że tak powiem, nie, w życiu naszego Sima. I ja w sumie jestem zadowolona, że tego nie ma.
Nie podoba mi się jedynie, że jak w ogóle Simka urodzi dziecko i ono jest w kołysce, to wiesz, nie możesz sprawdzić jego paska potrzeb. Tak, no właśnie to też jest problem. Zauważyłem, że ma dziecko to jest problem, i nie to wie, jest co mu dolega tak naprawdę. Ale z drugiej strony problemy, jakie mogą się pojawić z dzieckiem, są na tyle małe. Jest tak naprawdę albo, że jest głodne, albo trzeba zmienić piłuszkę. Musimy mieć same interakcje. Trzy interakcje tak naprawdę i nic więcej, więc tutaj myślę, że nie ma problemu. Ale też widać to po kolorze, bo jest powiedzmy ta twarz, ikona tego dziecka i, tło. I w tle jest właśnie kolor. Na początku nie wiedziałem, co to był ten grafik, okazało się, że to jest jednak sen. Myślałem, że mi dziecko umiera na początku, ale okazało się, że to jest tylko sen, więc nie ma problemu. No i tam później kolor zielony, prawda, pomarańczowy, jakiś tak w zależności od nastroju, od tego, czy to dziecko jest zadowolone, czy nie. Można później wywnioskować, tak? Czy trzeba do niego podejść, czy też nie. Ja miałam, słuchaj, ten problem, że gdy moja Simka pierwsza zaszła w ciążę, nie wiem, czy ja nie doczytałam, czy co, w każdym razie, wiesz, chodzi w ciąży, pierwszy trymestr, drugi, trzeci, czwarty, oczekiwanie na poród. No i zaczęła rodzić. No i rodzi, poszła spać, dalej rodzi, poszła do pracy, dalej rodzi. Obiad robi, dalej rodzi. Myślę, Jezusie, ile ty będziesz rodzić? Jest, kliknij na szpital i kliknij na urodź to dziecko, nie? Ale jest takie, wiesz, nieaktywne, najeżdżam. Żeby Simka urodziła, potrzebna jest w domu kołyska. Aha, to jak ja tej kołyski nie kupię, to ty tydzień jeszcze rodzić będziesz, tak? No, to taki mój błąd. I kupiłam tą kołyskę, bo właśnie nie wiem, czy ja nie doczytałam, że ta kołyska jest potrzebna, czy jak. W każdym razie później sama z siebie się śmiałam, że miałam wesołe przygody z tym. No i w końcu kupiłam tą kołyskę, to szczęśliwie urodziło. Tak, a jeszcze tutaj, to już nie jest kwestia małych dzieci, ale już mi się przypomniały trzy tematy temu, a myślę, że może tutaj to podpasuje. Zauważyłam też taki błąd, że jak już tam, wiesz, twoi simowie mają te interakcje, że mogą wziąć ślub i w ogóle już po oświadczynach, to masz, że ucieknij i weź ślub i masz zaplanuj wesele. I też nie wiem, czy to jednorazowy błąd, czy jak, bo na razie tylko jedną Simkę hajtam. W każdym razie miałam taką sytuację, że jak miałam ucieknij i weź ten ślub, no to spoko, to wzięli ten ślub, on się od razu przeprowadza do niej, wszystko ładnie, pięknie. Natomiast miałam zaplanuj ślub, zaplanuj wesele, no to było to wesele w parku, wielka pompa, nie, ryże, kwiatki, szampany, torty, nie torty, ale nie ma możliwości przeprowadzenia Sima. Po prostu, wiesz, wzięli ślub, on sobie poszedł do domu. No spoko, to takie, wiesz, od razu mi się to skojarzyło małżeństwa Polaków i Ukraińców, że biorą ślub tylko dla wizy, nie? No. I później natomiast przychodzi ten mój sim, tam mamy te interakcje, klepiemy. W końcu jest, zaproponuj wprowadzenie, myślę, no w końcu. Zaproponowałam wprowadzenie, jest ten ekran wczytywania, po ekranie wczytywania nagle, badam, wesele znowu. No. Jeszcze raz? Tylko, że wiesz, jest wesele, ale oni nie mogą pójść pod ten swój łuczek ślubny i sobie te przysięgi złożyć, tylko niby przyszli ci sami zaproszeni goście, niby to wesele trwa, ale jako takie interakcji typowo weselnych nie ma. I nie wiem, czy to był błąd, czy u mnie tylko tak, czy to zawsze tak jest teraz, jeżeli się planuje ten ślub, więc taki błąd mi się przypomniał. W tej kwestii akurat nie wiem, bo ślubu jeszcze nie brałam, bo od razu zrobiłem małżeństwo, więc tutaj nie miałam problemu. Z żadnymi formalnościami nie potrzebowałam nic załatwiać, ale faktycznie, jeżeli chodzi o, teraz się cofnę do początku twojej wypowiedzi, czyli tak naprawdę ten poród, rzeczywiście to była taka dziwna sprawa, bo nie wiedziałam, co zrobić. Nagle okazuje się, że narodzi i problem pojawił się tak do tego typu, że ona tam zaczęła robić swoje rzeczy, tam się zajmuje swoimi rzeczami, ten wpadł w panikę, po czym po prostu poszedł i tam chyba przeglądał sieć w tablecie. Także ona o sprawę totalnie i nie wiedziałem właśnie, czy mam ją zabić do szpitala, czy ona będzie rodziła w domu, czy jak to wygląda w ogóle. Szukamy interakcji i okazało się, że nie, ona sama podeszła do tej kołyski, tam troszeczkę pojęczała przed tą kołyską, nie wiem, czy to widziałaś. Ja sobie przybliżam ekran i tak patrzyłam, co ona w ogóle robi. Troszeczkę pojęczała, podyszała i nagle takie puf, okazało się, że w rękach trzyma jakiegoś tam niemowlaka. Wybrać imię, wybrać odpowiedni element i później do tej kołyski już wrzuca, nie ma większego problemu. Oczywiście wszyscy nam się bardzo przejęli, tak naprawdę zajęli się sobą znowu. Tak, jak to simy. Jak to simy, czyli po prostu telewizję i tak dalej, okej, jest dziecko, jest, trudno, żyjemy dalej. No. Tak, nie ekscytujemy się. Nie ekscytujemy się, nie ma sensu, po co?
Tak. Dobra, ale to też taka rzeczywistość, nie? No, to no. Powiedzmy.